Witajcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam na ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych lwów na wrzesień 2020 roku. Kochani, chciałabym Wam podziękować za obecność na kanale. Dziękuję za wszelkie subskrypcje, lajki, wspaniałe komentarze. Dziękuję Wam bardzo, jestem bardzo wdzięczna. Jest mi bardzo miło, że tak wielu z Was tutaj ze mną jest. Kochani, w opisie filmu tutaj na dole znajdziecie informacje na temat czytań indywidualnych tarota, sesji oczyszczania karmicznego i zabiegów reiki. Jeśli ktoś potrzebuje, piszcie na tarotesme@odwa.pl. Ok, będę używała talii Mermaid Tarot do czytania głównego i rada będzie z talii Osho Zen Tarot. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwać to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Drogie lwy kochane, co dla Was na wrzesień 2020 roku? Lwy solarne, księżycowe, ascendentalne, marsowe, wenusowe. Jakie energie, jakie potencjały na wrzesień 2020 roku dla Was? Lwy, wrzesień 2020 roku. Główna energia, karta siły, wasza energia. Co odchodzi? Karta głupca. Co przychodzi? Szóstka buław. Ha, ciekawe. Co wam będzie pomagać? Siedem denarów. Co może być przeszkadzające? Karta sądu ostatecznego. Wpływy zewnętrzne. Król mieczy, wpływy ukryte, król buław, oczekiwania lub obawy, dziewiątka kielichów i rezultat albo rada, dwójka mieczy. Z przełożenia karta wisielca. No, ciekawe. Ciekawe czytanie. Karta siły, która jest tutaj wyzwaniem i też główną kartą tego miesiąca, jest to karta, która mówi o tym, że trzeba stanąć na wysokości zadania, pokazać się z jak najlepszej strony. Być może trzeba będzie też trochę tych sił swoich tutaj wytężyć w tym miesiącu, żeby zrealizować swoje cele. Dodatkowo mamy tutaj z karty kartę w tle czytania, kartę z przełożenia, kartę wisielca. I to jest karta, która z jednej strony mówi o tym, że mogą być takie momenty w tym miesiącu dla Was, kiedy trzeba będzie, no może trochę odpocząć, może trochę się zatrzymać, żeby zrewidować swoje plany, żeby też zobaczyć, że być może z innej strony można widzieć różne sytuacje, różne rzeczy. To też jest karta właśnie takiej nowej wizji, zobaczenia, że być może to, za czym wszyscy tak gonią, może nie do końca jest też waszą gonitwą. I sukcesem może być też zupełnie coś innego dla was w tym miesiącu. No ciekawe, tak jest. Jakieś takie, też oczywiście w karcie wisielca mogą być różnego rodzaju opóźnienia, możecie też chcieć tak jakby przeskakiwać jakieś etapy. Ja bym powiedziała, żeby przede wszystkim zbierać te siły, żeby kumulować je, żeby w momencie, gdy użycie tej siły będzie konieczne, żeby one po prostu u Was były. Co odchodzi? Karta głupca. Odchodzą działania typu na zasadzie zobaczymy jak zareagują albo działania też takie w stylu
nieprzemyślanych wszelkich działań, czyli jak wyjdzie, jak się uda, a może się uda, to fajnie, niezaplanowane rzeczy, robione na chybcika, to wszystko już odchodzi. I też tutaj w karcie głupca też są działania wszelkie takie związane z taką, jakby to powiedzieć, naiwnością też. Tu trzeba tak jakby zobaczyć, znaleźć tą swoją moc, odkryć ten swój prawdziwy potencjał, być może w inny sposób niż do tej pory, żeby odnaleźć taką prawdziwą drogę do spełnienia. Nie jest tutaj, to nie jest dobry miesiąc na rozpoczynanie czegoś. Być może już pewne rzeczy rozpoczęliście w poprzednich miesiącach i teraz już bardziej ważną rzeczą jest, żeby ta siła, którą w tym miesiącu będziecie celebrować i którą będziecie pomnażać, żeby ona była czymś takim, nie wiem, tak jakby powiedzieć, osnową, na której inne rzeczy w waszym życiu będą się działy. Też tak może być, że będziecie mieć po prostu też dużo energii w tym miesiącu. Wiele rzeczy może, możecie też czuć taką sprawczość, taką energię sprawczą, że no, kto jak nie ja, kto jak nie ja, kto jak nie teraz, prawda? No, bardzo ciekawie. W karcie przyszłości jest szóstka buław. Szóstka buław dla lwów, no kochani, przy karcie siły. To jest naprawdę możliwość osiągnięcia mistrzostwa, pokazania się z jak najlepszej strony. Jeśli macie jakieś, jeśli startujecie w jakichś konkursach, jakichś zawodach, czy chociażby zawodowo na przykład chcecie osiągnąć jakąś wyższą pozycję, to w tym miesiącu może to jak najbardziej wam się udać. Ale też bym powiedziała, trzeba by to robić troszeczkę inaczej niż zwykle, bo ta karta Wisielca też tutaj mówi o tym, spójrz na to inaczej, z innej perspektywy. Być może to, że do tej pory ci się nie do końca udawało tak, jakbyś chciał, wynikało z tego, że twoje proces wykonania może nie był właściwy, więc dobrze by było przemyśleć sposób wykonania, sposób właśnie tego procesu dojścia do sukcesu jako zupełnie coś nowego. To może być wtedy dużo bardziej korzystne. Świetnie. Oczywiście też szóstka buław mówi o tym, że trochę możecie mieć taki czas, żeby się chcieć rozpychać trochę łokciami, bo to też jest karta ego, jak najbardziej. Ale co wam będzie w tym miesiącu pomagać? I tutaj mamy wspaniałą kartę siódemki denarów w tej talii. Jest przepięknie ona pokazana, pokazuje ten okres oczekiwania na narodzenie dzieciątka, prawda? Więc to jest taki czas, w którym ważną rzeczą jest cierpliwość. Ważną rzeczą jest, żeby zrobić wszystko, żeby ten proces, prawda, oczekiwania zakończył się sukcesem, czyli trzeba doglądać swoich spraw. Trzeba się zajmować wszystkim tym, co jest najważniejsze po to, żeby ten efekt końcowy był idealny, prawda? Żeby nastąpiło to spełnienie. I to jest ważne. Podstawową rzeczą w tym miesiącu dla was, drogie lwy, jest doglądanie swoich spraw. Zajęcie się tym wszystkim, co wymaga właśnie takiego dopieszczenia. I też ważną rzeczą jest, żeby okazywać w tym miesiącu cierpliwość, bo też tutaj karta Wisielca może wskazywać, że niektóre rzeczy mogą się w pewnym sensie opóźniać, albo możecie mieć takie wrażenie, że coś się nie dzieje na tyle szybko, jakbyście chcieli. Więc ta cierpliwość też będzie tutaj bardzo, bardzo ważna. Co może wam przeszkadzać? Mamy kartę sądu ostatecznego, czyli mogą powracać jakieś sprawy z przeszłości,
które myśleliście, że są już załatwione, a jeszcze tak jakby wrócą do Was. Być może takie właśnie życie czasami wystawia takie lustro i żeby sprawdzić, żeby powiedzieć, no tak, myślałaś, że to już jest zakończone, a sprawdźmy to, nie? Sprawdzam Cię, nie? Więc to też może być w ten sposób. Więc zwróćcie uwagę na to, też zwróćcie uwagę na sytuacje też związane, jeśli chodzi o zdrowie, bo też mogą pojawić się tak jakby nawroty sytuacji zdrowotnych, które były problematyczne w ciągu ostatnich tam kilku miesięcy. Oczywiście to jest czytanie ogólne, nie dla wszystkich to musi się pokazywać tutaj akurat w zdrowiu, bo dla jednych osób to może być powrót na przykład jakiegoś partnera z przeszłości, który może tutaj wpłynąć w tym miesiącu znacząco na Was, zwłaszcza, że tutaj król mieczy pokazuje się w karcie wpływów zewnętrznych, więc może się pojawić ktoś z trygonu powietrznego, waga wodnik lub waga wodnik, Boże, jeden bliźnięta. Więc też taka osoba może w pewnym sensie mieć wpływ w tym miesiącu na Was i próbować Was też, to ja bym powiedziała, trochę kontrolować, więc dla jednych, no, może to być ktoś z rodziny, może to być były partner, może też być ojciec albo szef. Tutaj to jest czytanie ogólne, więc ja tutaj mówię wszelkie możliwości. Więc zwróćcie uwagę na to, co do Was tutaj powraca, co tutaj się zaczyna, tak jakby od nowa i czy Wy chcecie w to wchodzić znowu. Na to też zwróćcie uwagę. Bo może wcale, skoro to się pokazuje na pozycji, co przeszkadza, więc myślę, że to wcale nie musi być takie korzystne na ten moment, żeby zawracać sobie głowę jakimiś takimi sprawami, które próbują się trochę, no, na pozycji, co przeszkadza, sąd ostateczny może być taką mentalną czkawką po prostu. Ok, wpływy zewnętrzne i wpływy ukryte. Mamy dwóch króli. Król buław na pozycji wpływów ukrytych może wskazywać na... znaczy to jest wasz król, bo to jest król ognisty, więc to możecie być wy. I to jest karta gotowości do działania, to jest karta twórcy, stwórcy, kogoś, kto, jeżeli ma wolę, jeżeli wyraża swoją wolę, że czegoś chce, to on po prostu po to idzie albo to tworzy. Więc to jest ważna rzecz, że u Was ta siła działania będzie i bardzo dobrze, ponieważ i w głównej karcie jest karta siły i w karcie przyszłości jest szóstka buław, czyli karta zwycięzcy, więc jak najbardziej. Tak jak mówiłam, tutaj może rzeczywiście pojawić się ktoś, jeśli chodzi o wpływy zewnętrzne, ktoś z przyszłości, może z przeszłości, ktoś, kto miał kiedyś na Was większy wpływ, albo może chcieć ten wpływ od nowa na Was mieć. To też mogą być jakieś propozycje zawodowe w Królu Mieczy lub jakieś pomysły. Może też tak być, że ktoś może chcieć próbować przeforsować jakieś pomysły dla Was. Zwróćcie po prostu uwagę, czy Wy tego chcecie. To jest bardzo ważna rzecz w tym miesiącu, żeby wiedzieć, czego chcecie. Więc jeżeli to będą pomysły, które będą w tym momencie karmiły Wasz sukces, to warto je przyjąć, a jeżeli to będą zupełnie nowe rzeczy, warto się zastanowić nad tym, ale długoterminowo. Tutaj bym powiedziała, że na takiej zasadzie, że wziąć to pod uwagę, ale nie musicie tego od razu realizować. Więc może po prostu zrobić taki początek, rozpatrzeć to wszystko, skorzystać z tych pomysłów i zobaczyć, co z tego w przyszłości się wyłoni. Oczekiwania lub obawy. Karta dziewiątki kielichów. Kochani, no może być taki czas w dziewiątce kielichów, że będziecie liczyć na to, że będziecie, że no jakby to powiedzieć,
Czasami ta karta mi pokazuje wręcz taką potrzebę trochę poleniuchowania, pokorzystania po prostu z takich wszystkich uroków życia i tak dalej. Bardzo często w dziewiątce kielichów na tej karcie jest po prostu uczta, tutaj też, tylko taka uczta podwodna jest pokazana, gdzie ludzie delektują się smakiem życia, radością życia, troszeczkę odchodzą od takiego konkretnego działania, bardziej mają potrzebę takiego delektowania się tym, co życie daje. I owszem, to też jak najbardziej tutaj może się pokazywać, i takie momenty w tym miesiącu też u Was mogą być. Możecie po prostu też mieć w dziewiątce kielichów, często pokazują mi się jakieś imprezy towarzyskie, wesela, tam gdzie ludzie ucztują, tam gdzie się bawią. Tam, gdzie pokazują się z jak najlepszej strony, gdzie jest jakiś przepych, gdzie jest dużo radości, więc też tutaj coś takiego może się pojawić. Rezultat albo rada. No, mamy tutaj dwójkę mieczy. Ja sobie do tego dołożę kartę, bo nie bardzo mi się tutaj ta dwójka mieczy z resztą kart spaja. Zobaczymy, w jakim sensie ta dwójka mieczy tutaj się pokazuje u lwów. Królowa mieczy. Może tak być, że jakieś dwie idee, jakieś nowe pomysły albo nowe sposoby rozwiązań, może jakichś logistycznych w waszym życiu. Może sytuacyjnych mogą się pojawić i trzeba będzie coś konkretnie zdecydować. Ciekawą rzeczą jest to, że w karcie przyszłości mamy sukces, więc to, co zdecydujecie, może wpłynąć na to, w jakim wymiarze ten sukces będzie. I Królowa Mieczy patrzy w przyszłość, i to jest rada. Ja myślę, że to jest przede wszystkim, to nie jest rezultat, tylko rada. To jest taka rada, że w momencie podejmowania decyzji w tym miesiącu, w zależności od tego, o co będzie chodziło, o jakie sprawy w waszym życiu, ważne jest, żeby patrzeć na sprawy długoterminowo, patrzeć na to, co w przyszłości mogę dzięki temu zyskać. Raczej nie patrzeć na takie sukcesy, czyli bym powiedziała, nie tyle wygrać bitwę, co ważne, że jest, żeby wygrać wojnę. Tak bym to nazwała. I na to zwróćcie uwagę, żeby działać długoterminowo, bo też mi tutaj się to już pokazywało jako karta, co będzie pomagać, czyli doglądać swojego sukcesu. Czasami gdzieś tam trzeba ustąpić, czasami spojrzeć na to z innej strony, tutaj w karcie Wisielca, zadziałać nieszablonowo po to, żeby widzieć sprawy daleko, przyszłościowo, żeby tą siłę, która jest w centrum rozkładu, bardzo dobrze wykorzystać. Kochani, no, ciekawe karty macie. Zobaczymy jeszcze, jaką macie radę tutaj od Osho dla Lwów na wrzesień 2020 roku. Jaka jest rada dla Lwów na wrzesień 2020 roku? Piękna karta Słońca. Ta karta tutaj w Osho nazywa się Niewinność. Jest tutaj pokazany mnich, który obserwuje, jak widać, modliszkę na swojej ręce, która wierzga tymi łapkami, a on jej się przygląda i cieszy się, bo ma wszystko, po prostu cały mechanizm pokazany jak na dłoni. Więc to jest jasność. Dążcie do tego, żeby sprawy w waszym życiu były jasne. Obserwujcie te procesy, które będą się działy. Wykorzystujcie to. Zobaczcie, to jest karta siły w pewnym sensie. Tutaj ta modliszka pokazuje swoją siłę. Zwróćcie uwagę na to, jak wy wykorzystujecie te wszystkie energie, swoją siłę, jak wykorzystujecie swoją wiedzę, w jaki sposób to wszystko może Wam pomóc osiągnąć sukces. Tak?
prawda, w szóstce buław, tak żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Też to jest karta, która mówi o tym, żeby działać jawnie, żeby grać czysto, żeby być bardzo też uważnym w tym wszystkim, co się dzieje. No, bardzo ciekawy miesiąc. Myślę, że tutaj to może być taki przełomowy miesiąc dla Lwów, jeśli chodzi właśnie o podjęcie różnych decyzji, które do tego sukcesu będą Was przybliżać. Myślę, że już pierwsze takie oznaki tego sukcesu w tym miesiącu będą wyraźnie widoczne i pomimo tego, że tutaj pokazuje się ta siódemka denarów, która jest kartą oczekiwania raczej, to już te pierwsze sukcesy pokażą się w tym miesiącu i będziecie mogli to, znaczy myślę, że to Was po prostu zainspiruje, drogie Lwy. I dzięki temu będziecie móc snuć te plany na przyszłość i w taki rzeczowy sposób podejść do tego. No, bardzo ciekawe czytanie. Drogie Lwy, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!